A, bo on jest taki kawał chłopa, ja z nim kiedyś robiłem wywiad, jak grał w Widzewie i wychodził z autokaru z taką sztangą, z gryfem, bo on tam tutaj moc, musi być moc. A w Lechu, gdy graliśmy właśnie przy Reymonta, kryłem Kaska Węgrzyna przy rzutach rożnych i na rękach miałem takie wybroczyny, bo pamiętam, że go trzymałem za fraki, a on walił pięściami i krzyczał: bez sędzio, trzyma, i grzmocił mnie, i potem dwa dni później patrzyłem, takie miałem po prostu zasiniaczone łapy, bo w kasku była niesamowita taka naturalna moc.